Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj troszeczkę teorii, a w zasadzie porozmawiamy o tym, jak teoretycznie dobrze łowić w głębokiej wodzie. Słuchajcie, jestem na bardzo trudnym i wymagającym łowisku PZW, gdzie są doły nawet do 14 metrów. Na moim stanowisku średnia głębokość to może jakieś 8-9 metrów. No i muszę sobie jakoś z tym poradzić. Woda ma 24 stopnie, więc jest dosyć ciepła. No a ryby nie widać, żeby wygrzewała się jakoś pod powierzchnią. Dodam do tego, że nie ma tutaj zbyt wielu ryb. Jest tutaj bardzo duża populacja suma. Drobnicy raczej nie uświadczymy. A jeśli chodzi o karpie, no to te z 97 może jeszcze tutaj przetrwały. Dobra, słuchajcie. Tyle tytułem wstępu. Teraz troszeczkę na temat tego, jaką taktykę ja obieram. Przede wszystkim, jeżeli ta woda jest dosyć ciepła i ciśnienie idzie w górę, będę szukał tej ryby troszeczkę wyżej. Najwyższa moja jakby góreczka na moim stanowisku ma około 5,5 metra. Z reguły nigdy nie stawiam na samym szczycie, a zawsze na delikatnym spadzie. Już tak jak ta górka zaczyna schodzić. Jednakże w sumie do końca nie wiem, jak wygląda tam to dno w tym miejscu. Mam tutaj sztycę do badania dna, która postuka mi do 4,5 metra, więc tak naprawdę nigdy nie będę miał pewności bez podglądnięcia kamerą, co jest na dnie, jak tam to wygląda. Mogę tylko się domyślać, patrząc po tym, co jest przy brzegu, że może tam być dosyć dużo żwiru, może być twardo. Echo sonda też mi pokazuje różne rzeczy, ale do końca nigdy nie będę pewny. Dlatego zaczynając od przyponów, bezpiecznie stawiam jeden zestaw z pop-upem, który nawet jeżeli by było dużo namułku, dużo zielska, nawet takiego drobnego, to w tamtym miejscu będzie mi się wyróżniał, będzie unosił się troszeczkę nad dnem. Drugi zestaw, przede wszystkim waftersy. Waftersy, które także nie będą zapadały się w muł i w zielsko. Będą dosyć takie zbalansowane, będą się unosiły delikatnie nad dnem. No ale mogę też to, zazwyczaj też tak robię, że łączę waftersa z kulką pojedynczą, tonącą i to też dosyć dobrze sobie radzi w takiej właśnie nowej, mulistej wodzie. Chociaż dalej nie wiem, czy to jest muł. Co do ciężarków. Wywózka jest bardzo ważnym elementem, bo tutaj czasami kilka metrów kwadratowych i trzeba w to trafić. Więc ciężarek musi być dosyć ciężki, żeby szybko szedł na dno i nie był podatny na zawirowania wody. Dlatego polecam stosować większe ciężarki. Aha, większe ciężarki. I dłuższe przypony, żeby przypon też był dosyć długi, żeby faktycznie, jeżeli coś na dnie będzie bardziej miękko, to żeby to jakoś poskutkowało. Bo jeszcze jedna ważna kwestia, czasami można zbadać markerem, takim wtyczką, czy jest tam twardo, czy nie jest twardo, ale na takiej głębokości, tam powiedzmy 6-7 metrów, już trudno to wyczuć, trudno właśnie w tym miejscu, gdzie chcemy tak naprawdę łowić, postawić tego markera. To nie jest proste. Spróbujcie i przekonacie się, że to nie jest proste. Kolejna sprawa. Bardzo bezpieczne siateczki PVA. Zakładane na haczyk przy schodzeniu. Ono zdecydowanie wolniej będzie spadała niż nasz ciężarek. Później zatrzyma się na zielsku albo na mułku i wypuści przynętę. Bardzo fajne, bardzo polecane. Co do stosowania kukurydzy i innych takich zanęt bardziej sypkich. Jeżeli mamy falkę, no to możecie się pożegnać z tym, że ta kukurydza idealnie wpadnie w to miejsce, gdzie chcecie położyć zestaw. Dlatego stosuję kulę. To jest rozmoczony peret, troszeczkę kleju glue i orzech tygrysi, kukurydza, konopia. Bardzo fajna sprawa. Przy uderzeniu w dno troszeczkę się rozpadnie, a później zacznie się rozchodzić na coraz to większą odległość.
No i ostatnia rzecz, przedostatnia, to pokruszone kulki. Nie zdają tutaj żadnego egzaminu, bo też je zniesie. Chcemy drobniejsze frakcje, możemy użyć drobniejszych kulek. Ale jest bardzo dużo górek na tej wodzie. I te górki są zazwyczaj ostre, strome, no i bardzo takie niewygodne do kładzenia zestawu i zanęcania. Dlatego polecam użyć katera albo nożyka zwykłego. Wziąć kuleczkę, przepłowić ją w ten oto sposób. Op. I jak mamy połówkę, ona idealnie będzie przylegała do dna i nie będzie się nam staczała ze stromych zboczy. I ostatnia sprawa. Bardzo duża objętość wody przekłada się na to, że trzeba postawić na przyciągnięcie ryby za pomocą zapachu. Chociaż woda, na której jestem, ma bardzo dobrą klasę czystości. Jest bardzo przezroczysta, świetnie wszystko widać i ta ryba na pewno będzie widziała tą zanętę i naszą przynętę. Niemniej jednak, jeżeli mamy bardziej zamulone, używajcie liquidów, dipów. To zdecydowanie pomaga przebić się w takiej ciepłej wodzie, jaką mamy teraz, i w wodzie, która potrzebuje zapachu, żeby przyciągnąć rybę do żerowania. Także tyle ode mnie. To są tylko moje oczywiście domysły i moje obserwacje. Można stosować też Zigriga, ale tutaj sąsiad powiedział, że 3 dni stosuje i nie złowił nic na tego Ziga. Więc ustawiając właśnie przy dnie przynętę, proponuję, żeby ona była jak najbardziej neutralna, jak najwyżej stała, przede wszystkim na początku zasiadki, kiedy jeszcze nie jesteśmy pewni, że ta ryba będzie chciała tam pobierać pokarm. No i na koniec, żeby wszystko było zwieńczone rybą. Tego Wam życzę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym vlogu.